trzy razy czarna porzeczka i czarny bez. Rozgrzewaj i podnosi odporność organizmu. Glipowita. Suplement diety dostępny w aptece. Flegaminy nie reklamują. Olbrzymie polskie dobra. Rzeczy dziurku są jabłka całparte. Jednostę na strumą, a drugi matatę. Czemu tak się wadzą, walcząc o przerowalną tabletę? A drugie okresy. Rozgląda piękne polskie jabłka jonodot po złoty 49 za kilogram oraz na przepychu utartej cudownej strudele zapraszają Pascal Białnicki i polskie jabłka jonodot tylko złoty 49. Słyszałam, że pojawił się nowy rywal. Akademia Morska, chyba to nie pociągu, nie jakoś. Akademia Morska, wola, ale pierdolę ile musi tam chodzić. Proszę pamiętać, ona tylko wygląda w Flexadelia. Się na jesienne podkoła. Jesienne fotki to jutro. Jak jutro? Chyba, że tutaj muszą robić jesienne fotki. Wczoraj robiłem. O, tu jest kolej już. To gdzie dworzec. Co to jest program inwestycje polskie ogłoszone w trzecim ekspozytorium Polska z Morza Kantynistu, ale już ostrzegam, możecie poczuć się rozczarowani. Krajowa jedynka w Łodzi zabetonowana. Zabawia też szczegóły też w sprawie wstrzymanych planowych zabiegów w szpitalu. O, Gdynia Główna. Byłem tutaj. Gdyniacka, a raczej w Gdyni. Regio jedzie. To jest remont torów, cały czas remontują tutaj to wózko. Na czerwonym przejeżdżam. A, ten beton też. Bo premier obiecał, że 10 miliardów złotych trafi na wielkich inwestycji, a zamiast tego poszukać po prostu na łatanie czurów w życie. A może to miało przetestać? To tak wynika ze słów samego prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Zapytałem go, czy skoro teraz państwo zasila PGK ogromnymi funduszami, to czy w przyszłości rząd może te pieniądze zabrać? Okazało się, że może i że nie będzie żadnego zabezpieczenia. Nic nie stoi i nie będzie stało na przeszkodzie, tak mówi prezes banku. Jeżeli tak będzie wola właściciela, to proszę bardzo, dlaczego ma być instytucja, na której trochę nie wyjada się kapitał? To co zmieniasz? No tak, ale nie pójdę w ciemno i przyjechać. Zastępcą Jacka Rostowskiego w Ministerstwie Finansów może wpływać na to, że państwo szybko sprywatyzuje kilka wielkich spółek, a pieniądze pójdą tylko na ratowanie państwowych finansów. No chyba to tam szedłem. Szedłem ten. Znam to już miejsce. Na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy 6 sierpnia zdarzyło się podjadę pod krawę. Ale może jest płatne czasami. Nie przejezdna, bo beton grał się na jezdnię i wyciekła połowa zawartości betoniarki. Ranny jest jeden z kierowców, który ma obrażenia wewnętrzne oraz złamania rąk i nóg. Został przewieziony do szpitala. Na miejscu trwa usuwanie betonu, a policjanci kierują samochody na objazdę. To dziwne, drugi raz byliśmy w swoim miejscu. Czego w tego ja mieszkałem o kupela. Wszystkie przekroczone. No zaraz będziemy mieli halę. Adam Wojciewski. Pacjenci zostali poinformowani o odwołaniu zabiegów. Dostali nowe terminy, głównie na przyszły rok, ale są też daty w grudniu, bo szpital liczy, że oszczędności pozwolą. 1000 zł z firmy w Sopocie. Informuje o tym Kuba Kaługa. Kuba, jak oni to zrobili? To chcesz kupić coś? Na prywatne konta w bankach. W sumie przez 7 lat przelała ponad 400 tysięcy złotych. Ponad 200 tysięcy natomiast po prostu wypłaciła z kasy firmy. Postawiona jej 76 zarzutów. A, to są takie półodkryte, takie targowisko. A jak w takim razie księgowej pomagał wnuk? Wraz ze znajomym dostarczali fałszywe faktury, które kobieta opłacała z firmowych pieniędzy. Całej trójce grozi teraz 5 lat więzienia. Władimir Putin i Dmitry Medwediew postanowili koperta, przesiedli się do Śmigłowca. Do tej pory kolejne samochodów powodowały kilkanaście razy dziennie gigantyczne korki z Moskwy do Nowego. Pozdrowienie dla Jaca Swojtek Ku. Pozdrowienie dla miłośników strażaków z Gdańska. Z serwisu remiza.com. A się okaże. Byłeś czy nie? Gdzie?
Gdyni, tam koło skweru, byłeś pewnie, przechodziłeś. Czy tutaj 14 lutego? Jak lutego się nazywa ta ulica, i do skweru, co się dochodzi od dworca, to tutaj kobyłem, tą główną drogą. Tam policja ORP była. Chcesz zobaczyć nabrzeże portowe, czy nie? No, tam gdzie tylko byłeś... Dźwigi tam są, chcesz zobaczyć? A, to dźwigi, to tak. To pojedziemy. Bo ORP błyskawice... O. To zaraz będzie blisko. Nie ma, tego nie ma. Patrz, jaki zrobili, kurna, nowy ten, nowy wieżowiec. Lacka Szubski. W 2006 roku, czy mogę jechać. Nie, że jak się jeździ, to się nie bije, coś tam gdzie wcześniej i tak dalej, nie? A akurat mieliśmy od ciotki do domu wracać, nie? No i wiesz... I jesteś pewny, jak się zbadać. Tak. Jeszcze pytałem go, czy to dobra na automat sprawny, no bo ja się czuję jeszcze pijany, nie? To poszło 0-0. Ktoś nie remontował. Tak, nauta. Ja tutaj miałem więcej czasu, to bym się tutaj udał w tej okolicy, bo widziałem te dźwigi właśnie z dworca. Ale tak jakby szybko, żeby najpierw Gdynia, później jest, nie, najpierw Sopot, później Gdynia. O, akurat kurwa, jakiś statek stoi, widziałeś? Ja pierdzielę. Teraz tam sobie podejdziemy. Zajebiście, by jakiś statek tam stoi. A to można wejść w ogóle? Można. Przebudowywali to wszystko, kiedyś tego nie było. Czekaj, jakiś zakaz jest, kurwa, co tu chodzi. A nie, tutaj jest zakaz, a tutaj można chyba jechać. Na kreskę w lewo. Czyli tu. Błędne oznakowanie. Nigdzie się nie zatrzyma, no, można z tego stracę samochodu zrobić. Tam się zatrzymamy koło tych samochodów. Ja to się w ogóle nie dojdzie, jak nie zobaczy nic. To już jedno miejsce. Zakazy dawaj. Też są zakazy? Tak. Czekaj. Tu chyba nie ma zakazu, żeby tu wjechać za festynę za tym słowem. A tu jakieś pomniki są. No, to chyba są one stałe, bo raczej nie będę przeszkadzać.